Dzisiaj krótki odcinek na temat ewentualnego, pewnie niechętnie, ale jednak zwalniania pracowników. Ktoś kiedyś powiedział takie mądre słowa w mojej obecności i one dotarły do mnie z pewnym opóźnieniem, kilka lat później, ale okazały się genialne. A mianowicie ta osoba powiedziała coś takiego: zanim zwolnisz kogoś z zespołu sprzedażowego, upewnij się, że zrobiłeś wszystko, aby jego albo ją przyspieszyć. Zanim kogoś zwolnisz, upewnij się, że zrobiłeś wszystko, aby go przyspieszyć. Oczywiście jest to gra słów, zwolnić z zespołu, w sensie uwolnić, natomiast zwolnić kontra przyspieszyć. Upewnij się, drogi szefie sprzedaży, że zrobiłeś wszystko, żeby przyspieszyć tego pracownika w rozwoju, żeby przyspieszyć jego tempo, żeby przyspieszyć rozwój kompetencji, żeby przyspieszyć chęć działania, żeby przyspieszyć kreatywność. Zanim go zwolnisz, zanim ją zwolnisz, upewnij się, że ty jako szef zrobiłeś wszystko, żeby dać tej osobie większe szanse na powodzenie, na osiągnięcie wyników, na rozwój kompetencji, na zwiększenie zaangażowania. Ja nie mówię, że łatwo jest zwalniać ludzi, natomiast czasami jeszcze trudniej jest ich przyspieszyć, kiedy nie mają tempa wyników, kiedy potrzebują zewnętrznego takiego wsparcia i przyspieszenia. Moim zdaniem powinni to dostawać od swoich szefów, bezpośrednich przełożonych, szefów sprzedaży. A zatem zanim kogokolwiek zwolnisz, upewnij się, że najpierw zrobiłeś wszystko, aby tą osobę przyspieszyć. Niech ci to zakiełkuje gdzieś tam w głowie, niech tam myśl ci przyświeca. Wszystkiego dobrego, obyśmy nie musieli nikogo zwalniać, obyśmy mieli wiele szans do tego, żeby ludzi przyspieszać. To były moje 2 minuty.